Cześć wszystkim, ja jestem Recenzjo i dzisiaj zrecenzujemy sobie czekoladę. Oczywiście przypominam, że ten materiał nie jest sponsorowany. W ostatnim czasie byłem w sklepie i natknąłem się na czekoladę. Wedla oczywiście. Widać, że to jest jakaś nowość, bo wcześniej tego nie widziałem. Jest to gorzka czekolada smaku espresso. Ciekawe, piszą, że pełnia przyjemności, no marketing zawsze tak ładnie ubiera w słowa. Zobaczmy, co jest na odwrocie. Co my tutaj widzimy? Pewnie jakieś zachęcenie, ale interesuje mnie bardziej skład. Co my tutaj mamy? Gorzka czekolada z nadzieniem 50% o smaku espresso. I tu jest gorzka czekolada 50%. Tak słyszałem, że kiedyś gorzka czekolada zaliczała się od 50% wzwyż, ale tutaj jeszcze mamy jakieś emulgatory lecytynowo-sojowe i E476, czyli jakaś chemia się w tej czekoladzie pojawia. I taka uwaga do Wedla, żeby to zmienili, żeby zastąpili to jakąś no, naturalną formą niż stosowanie tutaj chemii. To jest taka minus takiej czekolady. Oczywiście wartość odżywcza, no i to jest czekolada 100-gramowa, więc dobrze, że producent nie zszedł tutaj, jakby nie zrobił takiego downsizingu. To jest na plus. No i oczywiście sprawdźmy sobie, jak ta czekolada smakuje. Otwieramy sobie opakowanie, widać, że jest to w miarę fajnie zapakowane, aczkolwiek opakowanie jest, z tego co widzę, z jakiejś folii zrobionej. Na pierwszy jakby rzut smakowy nosa, albo zapachowy bardziej, rzuca się nam taka jakbyśmy otworzyli świeżo co kawę, więc tutaj zapach nas zachęca. Po przewróceniu tabliczki to wygląda to tak, że mamy tutaj 10 kostek, kostki są trochę duże, kiedyś kostki w czekoladzie były troszeczkę mniejsze, więc pewnie będzie wskazywało na większe spożycie tej czekolady. Ale nawiasem mówiąc, na co jest gorzka czekolada dobra? Z tego co słyszałem, jeżeli mamy dużo kakao, to jest to dobre, ponieważ mamy tutaj dużo magnezu, czyli jeżeli mamy jakieś skurcze, na przykład po wysiłku jakimś fizycznym, bądź jakimś innym wysiłku, to możemy sobie schrupać taką czekoladę, co stoi na przeszkodzie. I też słyszałem, że czekolada gorzka obniża ciśnienie, więc działa, można byłoby powiedzieć, troszeczkę pobudzająco, ale też dla zdrowia można schrupać taką czekoladę. Sprawdźmy sobie, jak smakuje jedna kostka. Widzę, że tutaj w dosyć prosty sposób nie miałem żadnych problemów z ułamaniem. To tak wygląda. Jeszcze sobie sprawdźmy na powiększeniu. Widzimy tutaj to całe nadzienie tej właśnie czekolady, czyli no, jest tutaj z dwóch stron. Oczywiście logo Wedla, no i sprawdźmy, jak ona smakuje. Na pierwszy rzut kubków smakowych na języku muszę powiedzieć, że jest dosyć dobra. Nawet nie spodziewałem się, że smakuje kawą. Jakbym zjadł kawę z cukrem. Ale nie jest jakby za bardzo gorzka. Smakuje nieźle jak na czekoladę nadziewaną. Czy polecam czekoladę Wedla? Myślę, że na pierwszy raz, na pierwszą kostkę mogę polecić. Aczkolwiek jeżeli miałbym zalecić do minusów, to trochę bym zszedł tutaj z cukru, ponieważ no, czekolada dobra jest smaku, ale wydaje mi się, że trochę za dużo cukru dodali, żeby móc poczuć taką gorycz bardziej, jak to ma się do czekolad gorzkich. Ale czego mamy wymagać od czekolady nadziewanej? Więc ogólnie rzecz biorąc polecam. A wy dajcie znać, co myślicie o takiej czekoladzie gorzkiej. Czy warto ją kupić, zainwestować pieniążki i po prostu zaspokoić swoje kubki smakowe. Jeżeli wam się podoba materiał, zostawcie lajka do góry, napiszcie coś w komentarzu, zostawcie subskrypcję po więcej takich recenzji, a ja tymczasem idę sobie umilać czas. Trzymajcie się, cześć!